Potem zaczynaliśmy od hitu w jeleniogórskiej klasie okręgowej, gdzie już na starcie spotkały się GKS Raciborowice i BKS Bolesławiec. Po spokojnym kwadransie przewaga gospodarzy zaczęła rosnąć i tylko świetna postawa Tomasza Hajduczka sprawiła, że utrzymywał się remis. Młody bramkarz najpierw intuicyjnie zatrzymał strzał z pola karnego Mateusza Czerwińskiego, chwilę później wygrał z nim drugi pojedynek, skutecznie broniąc rzut karny, aż wreszcie skapitulował. W tej sytuacji GKS też potrzebował dwóch prób, bo Hajduczek odbił uderzenie Tobiasza Kuźniewskiego, lecz snajperskim instynktem wykazał się Adrian Kulesza i z bliska głową skierował piłkę do siatki swojego dawnego klubu. BKS próbował szybko odpowiedzieć, ale tego dnia ofensywa gości miała ogromne problemy ze stwarzaniem dogodnych okazji. Co innego GKS, który w 18 minucie powinien mieć dwa gole zapasu, jednak Hajduczek znów był górą w pojedynku z Czerwińskim. Drużyna trenera Palucha dopięła swego kwadrans przed przerwą. Błąd w obronie BKS-u wykorzystał Kulesza, podał do Karola Nikodema. Ten wypatrzył dobrze ustawionego Czerwińskiego, a czołowy strzelec GKS-u z poprzedniego sezonu wreszcie umieścił piłkę w siatce. Po zmianie stron obraz gry się nie zmienił. Gospodarze przeważali, stwarzali okazję, ale początkowo bez efektu. Mateusz Czerwiński nie trafił w światło bramki, a kiedy Karol Nikodem i Adrian Kulesza zrobili wszystko jak należy, radość przerwał sędzia asystent, odgwizdując pozycję spaloną. Moment później Nikodem kolejny raz popisał się dobrym podaniem i tym razem Mateusz Czerwiński precyzyjnym strzałem przy słupku podwyższył na 3-0. Dzieła zniszczenia dokonał Jakub Kwoczka, czyli kolejny zawodnik GKS-u Raciborowice z przeszłością w szeregach sobotniego rywala. Po jego silnym strzale pod poprzeczkę doskonałą okazję miał jeszcze wprowadzony z ławki Tomasz Król, jednak nieco przekombinował i ostatecznie piłka nie wylądowała w bramce. Mimo to kibice w Raciborowicach z pewnością są zadowoleni. GKS BKS 4-0. Przedmeczowe notowania w roli zdecydowanego faworyta stawiały Barycz, ale Beniaminek postanowił zrobić jej na przekór i powalczyć o pełną pulę. Pierwsza próba Łukasza Orzechowskiego o centymetry minęła bramkę strzeżoną przez Dominika Budzyńskiego, jednak sekundy później doświadczony golkiper musiał już wyjmować piłkę z siatki. Ale po takim strzale to żaden wstyd, bo Witalij Jewtuszenko z błyskawicy przymierzył kapitalnie. Konsternacja w Słowie wzrosła na początku drugiej połowy. Goście znów bez zastanowienia huknęli na bramkę i Marcin Dudek podwyższył na 2-0. Nim na tablicy upłynęła godzina gry, sprawy w swoje ręce wziął Grzegorz Kotowicz i precyzyjnym, technicznym strzałem dał sygnał do odrabiania strat. Zaraz centymetry od wyrównania był Jakub Gil, ale punktem zwrotnym okazała się 74. minuta. Bartłomiej Błaszczyk sfaulował Kotowicza, obejrzał żółtą kartkę, a że było to drugie napomnienie, goście kończyli w 10. O tym, że Barycz gra do końcowego gwizdka, w ubiegłym sezonie przekonał się Piast Nowa Ruda, a teraz Błyskawica Gać. Tuż przed upływem regulaminowego czasu gry Kotowicz dośrodkował z rzutu rożnego na głowę Marcina Wdowiaka, ten doprowadził do remisu, a już w doliczonym, po ogromnym zamieszaniu w 16 najlepiej odnalazł się Filip Michalski i swoim pierwszym trafieniem w barwach Baryczy Słup zapewnił 3 bardzo ważne punkty.